Cześć, dzisiaj dość nietypowo, ponieważ nie będę mówił o samych książkach, lecz o akcesorium do książek. Jest to mianowicie pulpit Fortex, który do końca miesiąca można wesprzeć na Polak Potrafi. Zapraszam do oglądania, pogadam trochę o tym projekcie. Na początek muszę powiedzieć, że jest to mój drugi pulpit, ewentualnie moja druga podstawka, druga podpórka do książek, ponieważ raczej trzymam sobie w łapce, czy w czytniku, czy coś i sobie czytam, ale stwierdziłem, że fajny to jest projekt i może trafię na coś, co mnie w końcu przekona, ponieważ zawsze miałem ten problem, że mój poprzedni pulpit był prostą konstrukcją, parę drucików, i generalnie jak go pukłem, to robił kit i szukaj człowieku strony. A ten pulpit jest z reguły troszkę inny, ponieważ on nie składa się w całości. To jest taki panel z przodu, że tak powiem, panel z tyłu. I jedyne co możemy zrobić, to odczepić to. I mamy coś takiego. I takie coś sobie stawiamy na biurku przed sobą. I tak sobie czytamy, czy tam na czym sobie stawiacie, wasza wola. Może nawet sobie postawić na nodze, ponieważ też to się jakoś trzyma i bez problemu sobie czytać. Nie będę tutaj mówił o tym, co obiecują twórcy, to znaczy, że ergonomia, że jak czyta się, też utrzymuje poprawną postawę niż tak trzymając książki i tak dalej, ponieważ to wszystko jest raczej oczywiste i to wszystko można sobie wyczytać. Zajmę się raczej recenzją samego produktu. Jedna taka sztuka kosztuje 58 zł już zliczoną wysyłką i szczerze powiedziawszy za taką cenę spodziewałem się czegoś więcej, ponieważ to co do mnie dotarło, dostałem to do recenzji, oczywiście wcześniej wsparłem, tylko poprosiłem o wcześniejszą wysyłkę, żebym mógł nagrać. To jest w zasadzie coś takiego jak, trochę to przypomina tekturę z deczka, ten materiał, obleczony jakimś tam wzorkiem czy materiałem, który sobie wybierzemy, ponieważ do wyboru jest kilka różnych wzorów, jak nie kilkadziesiąt w sumie różnych wzorów. Ja miałem kilka, ponieważ to jest wczesna faza produkcji. Samej konstrukcji nie mogę nic zarzucić, jest dość solidna, leciutka. Twórcy tutaj podają posłużyć się ściągą, że ma wagę 160 gram. Ja tego nie sprawdzałem, ale jest strasznie leciutka. W zasadzie to trochę nawet lżejszy od mojego telefonu. Udźwig tutaj jest deklarowany 10 kg. Szczerze powiedziawszy, nie sprawdziłem go aż na 10-kilowej książce, ponieważ moja tokarczok jeszcze do mnie z Empiku nie dotarła. Ale wrzucałem różne książki po 400 stron, po 500 stron. Zobaczcie to na podglądzie. I utrzymywało, nie rozjeżdżało się bez problemu. Jedyne co miałem problem, jeśli chodzi o grubość książek, to ta zakładka, to w sumie podpórka, która trzyma nam strony, żeby nam się one nie rozleciały. Przy grubszych książkach ona trochę nie daje rady. Ja wrzuciłem tutaj nadzieję, to znaczy tą książeczkę taką zieloną, którą napisali różni autorzy, to trochę sobie nie dawał rady, ta podkładka z tą książką. To znaczy nie chcę książki łamać, nie chcę jakoś wyginać, bo po to jakby mam podkładkę, żeby nie musieć jej, że tak powiem, krzywdzić. Ale jednak tutaj czasami strony mimo wszystko były dość musiałem się trochę tak chylać, albo poprawiać ręką, żeby to miało sens, albo przytrzymywać nawet tą stopkę, czy tam stojaczek, nie wiem jak to się właściwie nazywa, żeby mi strony nie uciekały, albo żeby mi się nie zaginały. To jest w sumie największy minus tego, ponieważ spodziewałem się, że jednak trzymanie tej strony będzie trochę mocniejsze, że nie będę musiał ich prostować, albo dociskać, albo w cudzysłowie trochę bardziej łamać książkę, żeby te strony się nie zaginały, żebym mógł komfortowo czytać bez zaglądania po rogach, co tam się nie zagięło. Sama podkładka jest wykonana z materiału takiego dość przyjemnego. To jest wczesna faza produkcji, więc nie miałem dużego wyboru kolorystycznego. A to jest taki perforowany, taki trochę jakby dziurkowany materiał. Trochę szorstki w dotyku, ale mimo wszystko przyjemny. Trochę się brudzi, jak widzicie.
No, stał u mnie gówno na biurku, ewentualnie wziąłem go na dwór sobie poczytać. No i też kelner złapał, ale myślę, że z czyszczeniem nie będzie problemu, pewnie jakąś szczoteczką czy coś. Chociaż mam tutaj pewien takie zmartwienie, można powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że ten materiał jest ścieralny. To znaczy, jak przetrę go czymś parę razy, to mi się wydaje, że może się zmechacić czy tam zetrzeć bardziej. No ale to sprawdzimy. Jeszcze dam wam znać, chciałem to nagrać tak w miarę wcześniej, żebyście mogli projekt wesprzeć, jak wam się spodoba. Problem mam też z tym, że nie do końca jest jakby wykończony ten produkt. To znaczy, w niektórych miejscach, jak tak patrzę po rogach, wydaje się taki trochę nierozklejony, trochę jakby się nie zszedł. No, wystarczyło go zgrzać po bokach, ale jednak to tak nie zadziałało tak idealnie, bo niektóre są zgrzane, niektóre są trochę... niektóre się rozeszły, ale mam wrażenie, że to jest właśnie kwestia tego, że wszystko jest ręcznie produkowane. No, z racji tego, że ja napisałem, napisałem z takim, bo wiecie co, bym nagrał filmik, parafrazuję oczywiście, i właśnie mi wysłali, za to oczywiście bardzo dziękuję. Właśnie myślę, że to jest problem wczesnej fazy produkcji produktu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie to jest dość spory pulpicik, jak widzicie, pokazuję wam go już chyba z każdej możliwej strony, jeszcze oprócz przebitek oczywiście. No jest dość spory, myślałem, że będzie troszkę mniejszy, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ czasami nawet wkładam w niego laptop, ponieważ jak montuję, no to jednak laptop się grzeje. Czasami montuję na laptopie, jak chcę wyjść na zewnątrz, to robię sobie tak. I kładę sobie tutaj jakby laptop, to znaczy tu mam monitor, tu mam klawiaturę, a tu mam laptop. I tak sobie działam. Można, jakby widać ten pulpit jest nie tylko do książek. Do tableta też by się nadawał, oczywiście ostrożnie, żeby sobie nie porysować ekranu tym trzymadełkiem. Zdarzało mi się też trzymać ten pulpit tak po prostu. Ale to dość rzadko, ponieważ ręce się męczą, ale mimo wszystko jak ktoś sobie leży i powiedzmy lubi sobie trzymać wygodnie, nie się siłować ze stronami, to może sobie właśnie podczepić tak tutaj książeczkę, pyk, i tak sobie może poczytać bez problemu. Generalnie jest to urządzenie bardzo wygodne, jeśli mogę w ogóle mówić urządzenie, bo to nie ma elektroniki. I mogę wam to szczerze polecić. Co prawda wiem, że 58 zł no to jest dość sporo jak na coś takiego, ale myślę, że kiedy wdrożona zostanie faza produkcji i faza wysyłania, ponieważ jeszcze jakby do końca tego miesiąca jest projekt na Polak Potrafi, no to będzie to wiadomo lepszej jakości. Mimo wszystko polecam, ponieważ korzystam z tego tak często, na ile mogę. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Długo szukałem, długo mi brakowało czegoś takiego, ponieważ albo są takie druciane stojaki, totalny badziew, które zaginają wręcz strony, albo drą wręcz, albo są takie drewniane czy coś takiego, no dość ciężkawe tak czy inaczej, a to można sobie nawet wrzucić do plecaczka, pójść do parku, tyk i poczytać. W opisie macie link do wsparcia tego projektu na polakpotrafi.pl. Zachęcam do wspierania, ponieważ naprawdę jest to coś super. Nie widziałem jeszcze podkładki, która byłaby tak wygodna i jednocześnie tak leciutka, a myślę, że przy czytaniu książek, szczególnie tych grubszych, to jest coś, co w cudzysłowie uratuje nam życie, ponieważ ergonomia i wygoda robi stonks. Na koniec obiecane ostatnie wyniki konkursu na Red, White and Royal Blue. Bardzo się cieszę, ponieważ zainteresowanie było dość spore. Spodziewałem się kilku osób, było jednak trochę więcej. No i wygrał Patryk K. Nie powiem tam nazwiska, żeby nie było, bo RODO mnie zje. Napiszę do ciebie, drogi Patryku, maila, że wygrałeś. Gratuluję i dzięki wielkie wszystkim pozostałym za uczestnictwo. Bardzo miło mi się czytało. Moje serduszko tak zdeczka podbił mail, w którym dostałem kotki i pieski. Bardzo urocze na koniec maila, ale mimo wszystko brakowało mi troszkę merytoryki. Dzięki wam wielkie naprawdę za udział w konkursie. Mnie to bardzo cieszy, że jesteście tak zainteresowani i tak aktywni, jeśli chodzi o odbiór moich filmów. Już rozkminiam kolejne konkursy, zobaczymy jak to będzie. Może odbiegnę trochę od książek i zrobię na przykład konkurs na akcesoria,
zobaczymy jeszcze raz. Dzięki wielkie za oglądanie i za udział w tym konkursie. Pa, pa.